Spójrzmy teraz na ćwiczenie trzecie. Mamy tutaj podać, czy dany układ jest oznaczony, nieoznaczony czy sprzeczny. No i teraz możemy to oczywiście wykonać tak jak w poprzednich przykładach, czyli to wszystko sobie narysować. Natomiast zobaczcie, że nie zawsze to trzeba robić. Bardzo często z samego układu można wywnioskować, jaki to będzie typ układu równań. No więc co musimy zrobić? No oczywiście zaczynamy dokładnie tak samo, czyli doprowadzamy oba równania do takiej postaci. Czyli mamy minus y równa się minus 2x plus 1, a tutaj minus 2y równa się minus 4x plus 6. W kolejnym kroku tutaj obie strony podzielimy przez minus 1, czyli y to 2x odjąć 1, natomiast tutaj przez minus 2, czyli y to będzie 2x odjąć 3. No i teraz na co musicie zwrócić uwagę? Zauważcie, że to będzie wzór funkcji liniowej w postaci kierunkowej. Przypominam, że postać kierunkowa wygląda w ten sposób, czyli mamy jakieś dwa wzory funkcji, w których mamy takie same a, natomiast różne b. Może tak to sobie zapiszmy. Tak, to będzie ta pierwsza prosta, ta druga prosta w postaci kierunkowej. I teraz, jeżeli dwie proste mają takie same współczynniki kierunkowe, natomiast różne wyrazy wolne, czyli różne b, to wówczas takie proste będą równoległe. Czyli gdy a1 jest równe a2, no i oczywiście b1 nie jest równe b2, to możemy powiedzieć, że proste są równoległe, a proste równoległe, zauważcie, nie mają żadnych punktów wspólnych. Czyli tego typu układ równań to układ równań sprzeczny, który nie posiada rozwiązań. No bo jak widzicie, tak jak mówiłam, te dwie proste nigdzie nam się przecinać nie będą. Spójrzmy teraz na podpunkt B. Zaczniemy dokładnie tak samo, czyli minus 2y równa się minus 3x odjąć 1, a tutaj 2y równa się 3x plus 1. Następnie w przypadku tego równania obie strony podzielmy przez minus 2, czyli y to 3 drugie x plus 1 druga, a tutaj obie strony dzielimy przez 2, czyli y to 3 drugie x plus 1 druga. No i teraz co należy zauważyć? No tutaj faktycznie te współczynniki kierunkowe, czyli te liczby, które znajdują się przy x, będą takie same jak tutaj, ale zauważcie, że b, czyli te wyrazy wolne, też są dokładnie takie same. Czyli jeżeli mamy dokładnie takie same dwa równania, to oznacza, że te proste będą się na siebie nakładały. Czyli jeżeli to będzie wykres pierwszej prostej, to wykres drugiej prostej będzie dokładnie leżał na tej pierwszej prostej, tak? Mam nadzieję, że to dla Was jest jasne. I co to oznacza? No to oznacza, że każdy punkt, który należy do prostej zaznaczonej kolorem czarnym, jednocześnie należy także do tej drugiej prostej, którą tutaj oznaczyłam kolorem fioletowym. Czyli mamy nieskończenie wiele rozwiązań, a więc jest to układ równań nieoznaczony. Czyli podsumowując, na tych dwóch przykładach, gdy mamy takie same współczynniki kierunkowe, czyli te liczby przy x, natomiast te wyrazy wolne są różne, to oznacza, że jest to układ równań sprzeczny, wykresem będą dwie proste równoległe, czyli rozwiązań nie mamy. Jeżeli natomiast po przekształceniach otrzymacie dwa dokładnie takie same równania, to oznacza, że ten układ równań jest nieoznaczony i mamy nieskończenie wiele rozwiązań. No i spójrzmy jeszcze na podpunkt C. Tutaj także doprowadźmy oba równania do postaci y równa się reszta równania, czyli y to będzie minus 2x plus 1, natomiast tutaj y to będzie 3x odjąć 4. No i teraz zauważcie tutaj, że współczynniki kierunkowe w tym pierwszym równaniu, współczynnik kierunkowy właściwie, w tym pierwszym równaniu to minus 2, a w tym drugim równaniu to będzie 3. Czyli tutaj te nasze współczynniki kierunkowe nie są takie same. Czyli to nie będzie ani ten przypadek, ani ten przypadek.
To będzie przypadek trzeci. Ponieważ te współczynniki kierunkowe nie są takie same, my już wiemy, że te dwie proste się na pewno będą przecinały. Czyli jedna prosta, jak będzie leciała na przykład w ten sposób, to druga tutaj. I ten punkt przecięcia tych dwóch prostych będzie rozwiązaniem tego układu równań i będzie jedno takie rozwiązanie, czyli powiemy, że to będzie układ równań oznaczony, który posiada jedno rozwiązanie.